Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Konrad Wojtuła, dzień dobry. Gościem Piątkowej Rozmowy pod Krawatem jest Maria Niklińska, aktorka filmowa i telewizyjna, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka i, jak się okazuje, poetka. Także, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Starszym widzom przypomnę także, przez 8 lat prowadziła program 5, 10, 15. Tak było, tak było. Co pani zrobiła, pani Mario, z brązowym samowarem, który pani otrzymała w 2012 roku na festiwalu piosenki rosyjskiej? <grystanie> Stoi w u mnie górze. w domu na honorowym miejscu. Czy nie zbiera kurzu? Um... Nie, nie, naprawdę jest to, było to dla mnie bardzo duże przeżycie, bo to była nagroda muzyczna, którą dostałam jeszcze zanim odważyłam się w pewnym sensie wydawać swój solowy materiał. Więc mogę wręcz powiedzieć, że, że ta nagroda gdzieś dodała mi skrzydeł. No ten materiał solowy przypomnijmy ukazał się trzy lata później, bo w 2015 tak. roku płyta Maria, do tej płyty mhm. wrócimy, ale wyjaśniając obecność w naszym studiu musimy powiedzieć, że Maria Niklińska przyjechała na zaproszenie Michała Kaweckiego na spotkania z psychologią i sztuką, by mówić i rozmawiać przede wszystkim o poezji. Mm -hmm, tak, to prawda. Rozmawialiśmy o życiu, ale o, o, o poezji, o tym jaka jest rola poezji w naszym życiu, a wiem, że jest to pan, panu bliski temat. I to prawda. <laughs> e, czytaliśmy wiersze, ja czytałam wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, którą uwielbiam, ale też Leśmiana, Norwida i trochę przeczytałam też swoich. O swoich za chwilę powiemy. Prawdę powiedziawszy, przyznam się teraz do pewnego zdumienia. Pozwoliłem sobie poszperać na Pani Facebooku, przygotowując mm. się do naszego spotkania, przygotowując tak zwany tradycyjny research mm -hmm. i mniej tradycyjny, czyli mm -hmm. social media. I byłem mm -hmm. zdumiony, że Pani potrafi na przykład włączyć kamerę w telefonie i przeczytać wiersz Norwida. <noise> Powiedziałbym, że to dość anachroniczna forma kontaktu, Nie, tak. prawda? Nie typ, można powiedzieć, że nietypowe, ale ja y, postanowiłam, że będę no, bezkompromisowa i dzielę się na moim y, Instagramie i Facebooku tym, co mnie interesuje. I, i, i chciałabym, żebyśmy trochę. Może właśnie trochę więcej poświęcali uwagi takim głębszym, głębszym rzeczom, jak na przykład poezja, literatura, kultura, sztuka, generalnie rzecz biorąc. Więc cieszę się, że pan to docenia. No przy okazji doceniam także wiele fotografii i zdjęć z różnego rodzaju wystaw, bo to też niemodne. Chociaż prawdę powiedziawszy bardzo mi to imponuje, bo mam wrażenie, że pani w takim obiegu medialnym funkcjonuje w dwóch światach, albo tych światów alternatywnych jest z zdecydowanie więcej. Są tacy, którzy widzą w pani aktorkę serialową, a to klan, a to na wspólnej, a są tacy, którzy ze zdumieniem patrzą, otwierają oczy, bo tu Maria Klińska mówi do nich wierszem. No tak jest. Dziękuję, dziękuję. Ja tak naprawdę cieszę się, że pan to zauważył, bo, bo rzeczywiście te, czasami jest tak, że te najpopularniejsze formy przekazu, które docierają do, do widzów, ja je bardzo lubię i, i bardzo je doceniam, bo rzeczywiście tak się u mnie złożyło, że od dziecka mam z nimi kontakt, bo że zaczynałam y, moją pracę w telewizji od popularnego programu 5015, ale ja tak naprawdę od ponad 10 lat gram w teatrze, skończyłam Akademię Teatralną i, i gdzieś rzeczywiście ten bardziej alternatywny nurt, bardziej teatralno-literacki czy, czy poetycki był zawsze obecny w moim życiu. Tylko. Y, no tylko jest to troszeczkę mniej masowe. Więc, więc dlatego cieszę się, że o tym mówimy. Nawet powiedziałbym bardzo niszowe, co się dzieje między łóżkami, nawiązując do sztuki Teatru Kapitol, w której pani występuje obok choćby Artura Barcisia, czy Kasi Skrzyneckiej. Mhm. Też jeszcze wrócimy. Mhm. Trzymam się tej frazy wiersza, bo to wydaje mi się niezwykle interesujące, zwłaszcza w piątek o tak nieludzkiej porze, by rozmawiać o poezji. To jest tak, że ta poezja narodziła się wraz z kompozytorką, z autorką tekstów piosenek, czy ta poezja była wcześniej? Tak naprawdę była wcześniej. Pisałam zawsze, ale pisałam do szuflady. I, i chyba dzięki muzyce odważyłam się, ponieważ zachęcona m.in. Tym, tym samowarem brązowym i tym, że że, że Państwo byliście ciekawi, i dostawałam takie listy, maile od, od słuchaczy, że chcieliby usłyszeć moje utwory i żebym, i żebym odważyła się sama, sama napisać sama napisać tekst, mówić o tym, co. Co mnie interesowało, czy, czy co ja przeżywałam, czy co obserwowałam w otaczającym mnie świecie. Więc rzeczywiście myślę, że to, 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 to dzięki, dzięki Państwu, czy dzięki słuchaczom, którzy, którzy do mnie pisali, którzy, z którymi miałam kontakt, odważyłam się gdzieś wydobyć to, co było i w szufladzie, i w środku mnie gdzieś głęboko. I, i tak, tak ujrzała światło dzienne ta pierwsza płyta, moja debiutancka płyta, Maria. Um, i, i, I też dziękuję, bo, bo część osób zwracała uwagę na to, że te teksty są różne. Niektóre są y, bardziej mm, dosłowne, a niektóre mhm. są mniej jednoznaczne. I, I też mi było bardzo miło, ponieważ wiem, że niektórzy zastanawiali się o co chodzi i, i były dyskusje pomiędzy, pomiędzy słuchaczami, więc to, to właściwie jest wielka, wielka radość dla osoby piszącej. I, I póki co, to, co, to, co pisałam, to, to pozostaje w, w kwestii, kwestii muzycznej, no ale, no ale może kto wie, zobaczymy. Nawet pojawił się <laughs> hejt o tym w kontekście tak? utworu, ile jeszcze, ale to za sekundę, Dobrze. dosłownie za sekundę, bo zastanawiam się, czy to jest tak, że Maria Klińska jest postacią spójną. Czy niespójną z założenia? To znaczy, obserwując to wszystko, co dzieje się w pani zawodowym życiu, z jednej strony seriale, z drugiej strony filmy, z trzeciej strony płyta, z czwartej strony kompozycje, później znów poezja i następuje, jakby to powiedział Witkacy, wielkie materii zamieszanie, i w pewnym momencie to wszystko zostaje porzucone. To znaczy, jak zaczyna iść w serialu, to nagle Maria Klińska gdzieś niknie z tego serialu. Jak jest dobrze z filmem, to za chwilę znów nie widzimy na ekranie Marii Klińskiej, bo się pojawia płyta. Mm. Taka powiedziałbym trój albo czwór polówka, nawet. To jak to jest? To są świadome mm. wybory, czy tak wychodzi? Trochę mnie pan zaskoczył, trochę, trochę nie, bo zgadzam się z tym, że. że że, że dużo tych artystycznych działań, i nawet w ostatnich latach, coraz większa ich mnogość. Ale, ale czy to jest taki zamysł, że jak coś że coś zaczyna funkcjonować to wtedy to zmieniam. Nie, to, to na pewno nie był nie był świadomy nie był To świadomy życie, kreśli, to chyba trochę, trochę, tak? trochę życie, takie y, czasami nieprzewidywalne, ale też pewnych rzeczy nie porzucam, bo myślę, że, że aktorstwo, teatr i muzyka od tych od jakiegoś czasu jest, jest stale obecna w moim życiu. Ja myślę, że to jest może to, y, że na przykład, jeżeli, jeżeli rzeczywiście pan, pan wchodzi na, na moje media społecznościowe, to wtedy mam wrażenie, że nie ma tej niespójności, ponieważ informuję o wielu rzeczach, które robię. Natomiast nie wszystkie one są, docierają do, do wszystkich, bo, bo proszę mi powiedzieć, czy dzisiejsze media nie, nie są bardzo wybiórcze i w natłoku informacji gdzieś skrótowo przekazują pewne, pewne rzeczy. To na pewno tak. Co do, tego, co do tego zgoda. Myślę, że wspólnym mianownikiem jest po prostu bycie artystką. Yy, no tak. A czym My, się tak. różnią te języki i sposoby mówienia do widza, do odbiorcy? Ja myślę, że ja miałam bardzo dużą potrzebę powiedzenia czegoś własnym głosem. I stąd płyta? Tak. I stąd płyta, yy, bo. Doszłam w jakimś momencie do takiego punktu w aktorstwie, że z jednej strony byłam bardzo szczęśliwa i wdzięczna za propozycje, które cały czas się pojawiały i pojawiają, ale chciałam być sobą. Chciałam być sobą i, 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 i chciałam podjąć taką próbę, żeby, żeby, żeby słuchacze czy widzowie poznali trochę mój świat. I, i być może dla niektórych to było zaskoczeniem. Bo jednak czasami, często jest tak i wielu aktorów się z tym y, przy, przez lata, nie chcę użyć słowa może borykało, bo to też to od razu jakieś jest nacechowane negatywnie, a to nie o to chodzi, bo czasami to jest wielkie błogosławieństwo, jeżeli widzowie nas y, znają i lubią z serialu, ale, ale czasami prowadzi do, 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 do już y, zatracenia własnej tożsamości i i, i, I różnie sobie z tym aktorzy radzą. Jedni bardzo często na przykład chcą zagrać skrajnie różną rolę od tego, że, szokującą na przykład dla, dla, dla widzów, a u mnie to była ta potrzeba powiedzenia czegoś własnym głosem i, no i tak się stało. Zresztą myślę sobie, że chyba ta największa różnorodność jednak jest w teatrze. Tak. Patrząc mhm. na grono reżyserów i na tak, formatowanie tego, gdzie się występuje po prostu. To prawda, to prawda, to prawda jest, bo ja zaczynałam od debiutowałam w, w Teatrze Narodowym i to w, w sztukach, i w sztukach klasycznych, bo i w ślubach panieńskich, a, ale też w bardzo takich trudnych i, i mm, nieoczywistych rolach. Akurat mój debiut to był, mhm. to był debiut w reżyserii Oli Koniecznej, a teraz rzeczywiście mam przyjemność grać e, sztuki komediowe, więc wydawałoby się, że lżejsze, może lżejsze w odbiorze ale niekoniecznie lżejsze w, w, w pracy aktora. Eee, i, no I No i to ja też bardzo, bardzo, bardzo lubię tę pracę. Pracujemy teraz już troszeczkę w innym składzie, ale jeszcze nie mogę mówić, ale dosłownie za miesiąc już będę mogła nad nową sztuką. Mhm. Więc, no więc tak, teraz, teraz, teraz czas na komedię, może jako. Um, jako odreagowanie tych wszystkich... Um, odreagowanie sytuacji między sytua łóżkami, sytua tak? Sytuacji między łóżkami, Bo taki tak. tytuł nosi sztuka, na, którą, na zapraszamy. którą zapraszamy. I w której można oglądać mhm. Marię Niklińską. Po drodze świetni reżyserzy, bo i Jana Egler, Izabela Cywińska, i Pasini, mhm. wspomniany Barciś, Emilian Kamiński. Sporo. Tak, sporo. I? I? Co dalej? I co dalej teraz z... Z życiem, z pracą. Ja myślę, że jednak te, 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 te doświadczenia, czy muzyczne, literackie, one mnie wzbogacają i jako aktorka, i jako człowieka. I myślę, że gdzieś to, co będę dalej robić, to, to będzie już konsekwencją tych działań. To znaczy, na pewno pracuję nad drugą płytą, nad tym materiałem muzycznym będzie mi miło jak posłuchacie państwo pierwszej płyty a gdzieś już rodzą się te kolejne yy, kolejne yy, pomysły na kolejne utwory więc na razie jak wiemy w są tej, teksty, tym... tak na razie są teksty i to bardziej teksty <laughs> poetyckie niż teksty piosenek <laughs> To prawda, ale myślę, że chciałabym na pewno jakoś do Państwa zawitać też z tym materiałem muzycznym w tym roku, więc może się to uda jakoś na wiosnę na przykład. No dobrze, wróćmy do płyty pierwszej, debiutanckiej. Tytuł płyty Maria, powiedziałbym, niewyszukany. Chciałam, żeby był po prostu Maria. Prosty, tak, tak, oczywiście, no ale dobra, też ale Skoro Maria Peszek mogła zrobić Maria awarię, to może być i Maria, prawda? Maria to jest... Po w takim najprostszym znaczeniu mojej imię, ale też w naszej kulturze Maria jest bardzo szerokim mm, gdzieś już symbolem. Chciałbym dojść do utworu, ile jeszcze, tak. ale korci mnie, by zapytać o jeszcze jedną kwestię. Mm -hmm. Tak zwanych śpiewających aktorów. Mm -hmm. Bo przecież mamy coś na kształt pewnego rodzaju fenomenu, poczynając choćby od Piotra Roguckiego z Koma. Wspomniana przeze mnie Maria Peszek. No mamy teraz Pawła Domagałę, który mm. chyba osiągnął większy sukces medialny, komercyjny jako wokalista, tak? Aha, a nie jako aktor, tak. prawda? Chociaż Aha, też jako możliwe, aktor był możliwe. świetnie przyjmowany. Mamy także Marię Niklińską jako śpiewającą aktorkę. Julię Pietruchę, prawda? Która po głośnym Jutro idziemy do kina postanowiła pójść drogą muzyczną. Jak to wytłumaczyć? Ja myślę, że w ogóle nie ma, nie ma jak tego tłumaczyć, tylko tak naprawdę, jeżeli spojrzymy wstecz, to, to, to tak było często. Artyści, aktorzy, muzycy bardzo często łączą ze sobą te umiejętności czy, czy potrzeby artystyczne I tak, i tak gdzieś było zawsze. Ja mam wrażenie, że chyba po prostu w ostatnich paru latach, nie wiem, nie wiem dlaczego pojawiło się takie, takie podejście, że trzeba, Gdzieś tylko jedną, tylko jedną rzecz robić. A przecież, jeżeli spojrzymy wstecz na, na aktorów, muzyków, wokalistów, czy, czy nawet poetów, y, czy w dwudziestoleciu międzywojennym, czy nawet jeszcze, jeszcze wcześniej, to są, ja uważam, że to są, to są pokrewne dziedziny przecież ekspresji. A poza tym tak naprawdę to, co mnie najbardziej interesuje, to jest dotarcie do, do emocji słuchacza, a czerpiemy z siebie, z obserwacji też, ale gdzieś tak naprawdę zawsze czerpiemy z siebie, więc ym, jeżeli. Na przykład zachęcamy bardzo często y, ludzi, nie wiem, pracujących w różnych zawodach, na przykład w korporacji. Y, rzućcie pracę, zacznijcie robić coś, realizować swoje marzenia, z, nie wiem, zakładajcie własną firmę. Mhm. Nie mówię teraz o żadnych konkretach, ale gdzieś jest takie taki, taki kibicowanie. Kibicowanie, mhm. kibicowanie ludziom. Dlaczego, nie, dlaczego, dlaczego artyści nie mogą mieć tego samego prawa? W pewnym sensie. Okej, okay, satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź. Wracamy do utworu, ile jeszcze? Zrobiło się gorąco na YouTubie w momencie, kiedy pojawił się teledysk do tego y, utworu. Y, czy pani Maria czytała komentarze, tak, które się pojawiały? Mhm. Zacytuję tylko kilka, bo nie o to chodzi, by gloryfikować te komentarze, ale nakreślić sytuację. Pojawił się na przykład taki komentarz, ile jeszcze razy będziecie wykorzystywać chrześcijańskie aluzje religijne do promowania perwersji seksualnych i słabiutkich muzycznie, tekściarsko i wokalnie utworków, albo ktoś napisał jestem ateistą, uważam ten teledysk za świństwo, a panią Marię za zwykłą populistyczną rurę. Trzeba no to powiedzieć, już pan że nie prawda? muszę powiedzieć prawda? tak, że, że, że chyba czytanie tego już jest jakąś gloryfikacją. Nie ma sensu. Najmniejszego, prawda? Bo utwór jest zdecydowanie inny niż y, komentarze. Albo gdyby przeczytać komentarze, a nie posłuchać tego utworu, można by było sobie wyobrażać Bóg wieca. A to piękna, romantyczna piosenka. Dziękuję. No to pan chyba już sam, no. sam odpowiedział. Co mogę powiedzieć? Yy... Powiem, bo już tak, no Tu już, dochodzimy już do niezrozumienia o tym... artysty. O mm -hmm, tym chciałbym porozmawiać. Tak. No, myślę, że, że tutaj doszło do, do czegoś takiego. Um, um, część osób, część osób, Część osób zrozumiała. Nie mam teraz, mogę teraz znaleźć jakieś listy tak, mm -hmm. od, od osób. No Ale... były też komentarze powiedzmy entuzjastyczne, mm -hmm. prawda? Mm -hmm. po... Zresztą sporo wyświetleń zdaje się już w tak. prawie w okolicach miliona, tak, 700 tak, czy tak. 800 tysięcy. Tak, tak, tak. Yy... Dla mnie. Yy... Dla mnie to jest. Yy... To jest naprawdę symboliczna opowieść o miłości i, i niejednoznaczna. Yy... Nie ma tam. Wydaje mi się, że jest naprawdę subtelna i. i Czy my na jako interpre... społeczeństwo w takim tak. razie nie odbieramy poprawnie pewnej alegorii, pewnej symboliki, to znaczy, jeśli pojawia się ktoś w habicie na przykład albo przyjmuje komunię, to nie rozumiemy tego przekazu. Jesteśmy nie do końca dobrze mentalnie przygotowanym społeczeństwem do odbioru kultury? Do odbioru ja, pewnych symboli? No ja, ja nie chcę nikogo oceniać i, i to to, yy, to może nie tak, yy, tak może inaczej, nie naprawdę nie chcę nikogo oceniać, ani sama zagrzewać do, do właśnie do wzajemnego krytykowania się. Ja bardziej widziałam w tym samotność, samotność tych yy, kobiet, które gdzieś... Yy, o których symbolicznie, symbolicznie mówiłam, są tam tylko akty miłości. No, a jeżeli już mamy wchodzić w takie głębsze, głębsze myśli, to czyż nie jest trochę tak, że, że widzimy świat takim, jakim my jesteśmy? Jeżeli. W nas jest nie ten, no. w, nas jest, w nas jest miłość. Co będziemy widzieć miłość, a jeżeli gdzieś ten kamień jest w nas, to będziemy widzieć go, go wszędzie, nawet tam, gdzie go, gdzie go nie ma. Na pewno moim, tak jeszcze raz powtórzę, na pewno moim celem absolutnie nie było urażenie kogokolwiek. I, I wszystkie symbole, które tam są wykorzystane, zostały wykorzystane z szacunkiem i z miłością, i tyle. Wspominam tę <noise> sytuację w kontekście rodzącej się drugiej płyty, na ile to jest woda na młyn dla artysty, by próbować właśnie w ten sposób mówić nie oczywiście, a na ile pewnego rodzaju ostrzeżenie, to znaczy, są tacy, którzy nie rozumieją, nie akceptują albo nie są zdolni akceptować czy interpretować mojego świata tak, jak ja go hmm. widzę. Ja to jest też dobre pytanie, dziękuję, bo na pewno moim, na pewno w ogóle nie było moim celem prowokacje. Są artyści, którzy świadomie stosują taką formę ekspresji, ale to nie było to. To nie było to może to był. Każdy, każdy, to było jeszcze tak w przypadku pierwszej płyty, że każdy, każdy teledysk był pewnym um, działaniem filmowym, i każdy jest utrzymany, był w innej, innej stylistyce um, dość poetyckiej, ale różnie rozumianej. Więc. Um, Wiem już teraz, myślę, że najprawdopodobniej teraz, gdybym coś takiego tworzyła, też bym może wiedziała, jak rozmawiać ze słuchaczami i gdzieś od razu ich nakierować na, na, na pewną interpretację. Ale jak każdy artysta chce swoich słuchaczy i widzów zaskoczyć, więc myślę, że teraz już będę. Iść tą samą drogą, ale, ale trochę inaczej. To znaczy, ten materiał nowy, nad którym pracuję, będzie troszkę bardziej nowoczesny, będzie w nim więcej elektroniki nie ukrywam, że teraz miałam okazję pracować i, i pomieszkać, i pracować trochę za granicą, i, Ale nie mówię tego, żeby gloryfikować to i powiedzieć, że y, trzeba tworzyć z, z zagranicznymi twórcami, a z Polakami nie, absolutnie, że nie, ponieważ y, y, cały czas y, współpracuję z, 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 też z polskimi pr producentami, ale na pewno takie zderzenie kulturowe jest ciekawe. Y, nagrałam utwór Coming Home, który może usłyszymy Może przy, się innej uda to zrobić, przy, innej, przy innej audycji, na przykład w niedzielę, więc będzie, bardzo bym chciała, żebyście państwo posłuchali tego, tego utworu. On jest po prostu już inny muzycznie, co prawda po angielsku, ale też, tak, też z tekstem wydaje mi się, że poety, po, poetyckim, bo ja myślę, że ta poezja Lubię, jak jest obecna w naszym życiu codziennym, coming home, czyli powrót do domu, powrót, powrót do siebie, do tego, kim, kim jesteśmy. To już krótko, bo została nam niespełna minuta. W takim razie, kiedy debiut poetycki? Oj nie, to jeszcze... jeszcze na razie jeszcze kolejna odsłona na płycie, tak? Tak, jeszcze, jeszcze o tym nie myślałam, może to jeszcze kolejny krok, to, to wtedy się spotkamy i, i porozmawiamy, ale pomyślę sobie o tym to jak Maria Niklińska pomyśli, to pewnie tak się y, stanie. Y, nie wiem, jak to się stało. Nie wspomniałem ani razu jednego nazwiska w trakcie naszej rozmowy. Powiem to na koniec. Maria Niklińska to także prywatnie córka Jolanty Fajkowskiej, ale myślę, że Państwo także o tym wiedzieliście. Bardzo gorąco dziękuję. Maria Niklińska, to teraz po kolei może. Poetka najpierw, kompozytorka, <laughs> autorka tekstów, wokalistka i aktorka. Była gościem piątkowej rozmowy pod krawatem. Bardzo gorąco dziękuję. Bardzo dziękuję za tę poetycką rozmowę i życzę Państwu udanego dnia pełnego poezji.